Cześć, tutaj Dawid z kanału Twitch TV /Dawid Czerw. W tym nagraniu chciałbym opowiedzieć Wam na temat najbardziej teoretycznych, najważniejszych końcówek pionowych, które absolutnie każdy szachista powinien znać. Więc nie przedłużając, przechodzimy do głównego tematu. Wszystkim szachistom znane jest powiedzenie, że najłatwiej zrealizować przewagę materialną wymieniając figury. Czym to skutkuje? Oczywiście, kiedy powymieniamy wszystkie figury, no to przechodzimy do pionkówki. W tym przypadku białe osiągnęły przewagę jednego pionka i zobaczymy sobie, jak taką przewagę jednego pionka w końcówce pionkowej najłatwiej zrealizować. Oczywiście wiadome jest, że w debiucie, w grze środkowej, no króla chronimy, tak? Czyli najczęściej obie strony robią roszadę i chowają tego króla, żeby przeciwnik nie mógł mojego króla dopaść. Dlaczego tak się dzieje? No ponieważ dopóki hetmany są na szachownicy, no to król narażony jest na duże niebezpieczeństwo. Natomiast w końcówce, kiedy hetmanów już nie ma, kiedy figur już nie ma, wtedy król staje się figurą atakującą. Więc bardzo ważną rzeczą w sumie w każdym rodzaju końcówek jest wprowadzenie króla do akcji. No i zobaczmy sobie tutaj przykładowy przebieg partii w takiej pozycji. Oczywiście obie strony zaczynają od aktywizacji królów. To jest bardzo logiczna sprawa. Ostatnia figura, która może stwarzać jakieś problemy przeciwnikowi, w tym przypadku to król, więc trzeba tą figurę zaktywizować. Natomiast druga ważna rzecz, też w sumie w każdym rodzaju końcówek, jeżeli już zaktywizowaliśmy króla, no to warto się zastanowić, w jaki sposób możemy zrobić wolnego pionka. Oczywiście tutaj nie będziemy w stanie zamatować króla przeciwnika, jeżeli nie dorobimy hetmana bądź innej figury, która pozwala nam na zamatowanie. Więc w jaki sposób zrobić tutaj wolnego pionka? Oczywiście na skrzydle hetmańskim. Na skrzydle hetmańskim tutaj mamy dwa pionki przeciwko jednemu i to tutaj jesteśmy w stanie stworzyć wolnego pionka. W jaki sposób to się dzieje? Oczywiście białe tutaj lecą pionkami, natomiast z tym graniem b5 białe się tu wcale nie muszą śpieszyć, więc najpierw białe tu blokują sytuację na skrzydle królewskim, teraz już czarny nie jest w stanie iść pionkami, musi odejść królem i dopiero teraz białe robią wolnego pionka. Natomiast czarne oczywiście szybko przeciągają króla, no i chcą po prostu tego pionka zdobyć. No i teraz pytanie, no przecież my nie mamy żadnego sposobu, żeby tego pionka uratować. No więc czy my tutaj przypadkiem nie popełniliśmy błędu? Okazuje się, że nie. Ponieważ ten wolny pionek b5 potrzebny jest nam do tego, żeby odciągnąć króla przeciwnika. Teraz król przeciwnika musi za tym pionkiem iść, a nasz król przechodzi na skrzydło królewskie i zgarnia wszystkie tutaj pionki czarnych. Oczywiście z dwoma pionkami więcej, tutaj pozycja jest prosto wygrana, wystarczy tym pionkiem pójść do pola przemiany, dorobić hetmana, zamatować. Więc jaki jest plan działania w takiej sytuacji, żeby wygrać, żeby tą przewagę jednego pionka zrealizować? Plan jest taki, po pierwsze aktywizacja króla, po drugie utworzenie wolnego pionka, po trzecie wolny pionek odciąga króla przeciwnika, no i po czwarte nasz król przechodzi na drugie skrzydło, zgarnia pionki przeciwnika, w ten sposób wygrywamy. Także bardzo ważna rzecz, no ponieważ znane jest rzeczywiście powiedzenie, masz przewagę materialną, wymieniaj, natomiast no, trzeba jeszcze wiedzieć, w jaki sposób taką pionkówkę najłatwiej zrealizować, żeby to powiedzenie rzeczywiście miało sens. Więc przejdźmy sobie do kolejnej pozycji. To jest kolejna z takich bardzo typowych, bardzo ważnych pionówek, czyli król oraz pionek przeciwko królowi. No i teraz dobre pytanie, czy ta pozycja będzie wygrana dla białych, czy mimo wszystko czarne są w stanie się tutaj obronić i tą pozycję zremisować? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ wszystko zależy od tego, kto jest na posunięciu. Tutaj naprawdę to jedno tempo ma ogromne znaczenie. Żeby ocenić, jaki będzie wynik w tej pozycji, warto poznać pojęcie pól kluczowych, ponieważ to naprawdę bardzo ułatwia ocenianie tego typu pozycji. Czym są pola kluczowe? Pola kluczowe w tym przypadku to A5, B5, C5 dla pionka B3. Jak brzmi zasada? Jeżeli król białych jest w stanie zająć przynajmniej jedno z tych pól, to wtedy pozycja jest wygrana. No i teraz pytanie, czy tutaj król białych przy posunięciu białych będzie w stanie zająć któreś z tych pól? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie, ponieważ jeżeli król przykładowo odejdzie na c4, no to król c6. Znowu tutaj czarne nie wpuszczą. Jeżeli pionek ruszy do przodu, król b6, ale teraz pola kluczowe też się przesunęły. Pola kluczowe też się przesunęły, ponieważ polami kluczowymi są teraz a6, b6 i c6. Więc tutaj białe nie są w stanie wygrać. Więc bardzo, bardzo ważna rzecz. Dopóki pionek nie przekroczył połowy szachownicy, czyli czwartej linii, to pola kluczowe są 3. I są to te a5, b5, c5, czyli jest jedna linia przerwy i 3 pola przed pionkiem. Jeżeli nasz król jest w stanie zająć chociaż jedno z tych pól, to świadczy o tym, że ta pozycja jest wygrana. Zobaczmy sobie natomiast, co się dzieje, kiedy pionek przekroczy połowę szachownicy. W tym przypadku mamy pionka białych na polu b5, więc ten pionek przekroczył już połowę szachownicy. Co się dzieje w takiej sytuacji? W takiej sytuacji dla tego pionka jest już 6 pól kluczowych i są to standardowo a7, b7, c7 oraz c6, b6, a6. Tutaj widać, że król białych zajął jedno z pól kluczowych, a to świadczy o tym, że niezależnie od tego, kto jest na posunięciu, pozycja jest wygrana. W tym przypadku akurat białe są na posunięciu. Zobaczmy, co tu się mogło wydarzyć. Król idzie na c6, powiedzmy król c8, czarne łapią opozycję, b6 i ważna rzecz, pionek dochodzi na przedostatnią linię bez szacha. Jeżeli pionek dochodzi na przedostatnią linię bez szacha, to wtedy wygrywamy, ponieważ teraz król czarnych musi ustąpić, król c7, dorabiamy hetmana. Więc bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli macie taką pozycję, gdzie jest pionek i król przeciwko królowi, to po pierwsze, król idzie pierwszy. Nie pionek idzie pierwszy, tylko król idzie pierwszy i jeżeli pionek jest przed połową szachownicy, to są 3 pola kluczowe, czyli pola, które jeżeli zajmie nasz król, to wtedy pozycja jest na 100% wygrana. Natomiast jeżeli król przekroczy połowę szachownicy razem z pionkiem, jeżeli pionek też przekroczy połowę szachownicy, to wtedy jest 6 pól kluczowych i w tym przypadku są to a6, b6, c6, c7, b7, a7. Jeżeli nasz król zajmie chociaż jedno z tych pól, to pozycja niezależnie od tego, kto jest na posunięciu, na pewno jest wygrana. Więc cóż. To wszystko jest do wyliczenia. Nawet jeżeli tego nie wiecie, to w partii jesteście w stanie to wszystko wyliczyć. Ale oczywiście świadomość i znajomość tego typu rzeczy naprawdę bardzo, bardzo ułatwia liczenie wariantów i granie w takich pozycjach. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest określenie, czy król jest w stanie złapać pionka, czy nie jest w stanie złapać pionka. Oczywiście to wszystko jest do wyliczenia. Tutaj warianty są bardzo proste. Ale znając łatwy sposób, znając ten przyjemny sposób, jesteśmy w stanie to określić po prostu dużo szybciej. W tym przypadku na posunięciu są białe, białe oczywiście zagrały a5, no i teraz zagadka, czy król jest w stanie złapać pionka, czy nie. Tutaj warto sobie powiedzieć o tak zwanym kwadracie pionka. Jak wygląda ten kwadrat pionka? Kwadrat pionka konstruuje się w ten sposób. Raz, dwa, trzy, czyli liczymy wszystkie pola przed pionkiem, teraz z boku, raz, dwa, trzy, no i w ten sposób powstaje nam taki kwadrat. Jeżeli król przeciwnika jest w stanie wejść do tego kwadratu, to oznacza, że jest on w stanie złapać tego pionka. No i tak jak widać w tym przypadku król jest w stanie wejść do tego kwadratu, no i rzeczywiście pionek nie jest w stanie uciec, czarne tego pionka łapią, no i udaje im się zremisować. Także bardzo, bardzo ważna rzecz, która momentalnie pozwala nam określić, czy pionek jest do złapania, czy nie. W jaki sposób to nam pomaga? No szczególnie w szachach szybkich, w szachach klasycznych też, ponieważ no końcówka to oczywiście końcówka też partii. No wiadomo, po całej partii zazwyczaj mamy mało czasu, więc znajomość takich zasad bardzo, bardzo ułatwia grę w takiej sytuacji, kiedy mamy mało czasu do namysłu, ponieważ pozwala dosłownie w kilka sekund określić, czy pionek jest do złapania, czy nie jest. Kolejną bardzo ważną rzeczą w temacie kwadratu wolnego pionka jest tak zwany kwadrat dwóch pionków. O co tutaj chodzi? Przyjrzyjmy się tej pozycji. W tym przypadku białe są na posunięciu. Oczywiście widać, że król białych jest uwiązany do pilnowania tych dwóch pionków G3, H4. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zgarniemy tego pionka, no to teraz momentalnie pionek G ucieka. Więc oczywiście tego zrobić nie możemy, no ale też nasz król nie jest w stanie od tych pionków odejść, tak? Ponieważ jak tylko król odejdzie, no to pionki lecą do pola przemiany. Więc tu nasze pionki białych są w tym przypadku zdane tylko i wyłącznie na siebie. Natomiast okazuje się, że w takiej sytuacji te dwa pionki są w stanie poradzić sobie z królem. W jaki sposób? Otóż okazuje się, że jeżeli jeden z tych pionków pójdzie do przodu, a król przeciwnika podejdzie z groźbą zgarnięcia tego pionka, to za to drugi pionek ucieka. Zobaczcie, bardzo ciekawa sprawa. Teraz jeżeli król zbije na A6, no to nie jest w stanie tego drugiego pionka złapać. Oczywiście, jeżeli podejdzie teraz do tego pionka, no to za to ucieka drugi, tak? Więc w tym przypadku król nie jest w stanie tych pionków złapać. No oczywiście, jeżeli pójdzie teraz po tego, no to znowu ten ucieka. Więc bardzo, bardzo ważna do zapamiętania sytuacja, że kwadrat dwóch pionków, dwa pionki ustawione w ten sposób, gdzie pomiędzy nimi są co najmniej dwie linie, są w stanie samodzielnie wygrać z królem przeciwnika. Są w stanie samodzielnie wygrać z królem przeciwnika. Król przeciwnika nie jest w stanie tych pionków zatrzymać. Naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz na temat pionkówek. Kwadrat dwóch pionków. Dwa pionki są w stanie poradzić sobie, z królem i wygrać nawet bez pomocy własnego monarchy. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I do tego bardzo istotna. Przejdźmy sobie do kolejnej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, czyli do tak zwanego przełomu pionowego. O co chodzi z tym przełomem pionowym? W tym przypadku wydaje się, no cóż, nasze trzy pionki stoją naprzeciw trzem pionkom przeciwnika, no i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić wolnego pionka, a przeciwnik już grozi, że nam te pionki pozjada. Wydawałoby się, że pozycja białych jest totalnie przegrana. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Okazuje się, że w tym przypadku białe, poświęcając dwa pionki, są w stanie wyrobić sobie wolnego pionka, którego przeciwnik nie będzie w stanie złapać. W jaki sposób się to dzieje? Zaczynamy od ruchu B6. No przeciwnik musi zareagować, tak? Musi zbić na przykład pionkiem A. A bije B6. Teraz poświęcamy kolejnego pionka, grozimy biciem na B7. Przeciwnik znowu musi zbić. I okazuje się, że pionek A ma wolną drogę do pola przemiany. Król przeciwnika nie jest w stanie tego pionka w żaden sposób złapać. Dorabiamy hetmana, wygrywamy. Co by się stało, gdyby przeciwnik w tym przypadku zbił C bije B6? Oczywiście analogicznie poświęcamy pionka A, grozimy biciem na B7, więc przeciwnik musi zbić. I teraz pionek C tutaj ucieka. Pionek C jest totalnie nie do złapania. Innych możliwości tutaj czarne nie mają, ponieważ jakiekolwiek C6 to już wchodzi B bije A i pionek ucieka. Więc warto naprawdę ten motyw zapamiętać, ponieważ no, z mojego doświadczenia wynika, że zawodnicy rzeczywiście często tego typu motywy w pionkówkach przeaczają, a to może skutkować nawet przegraną. Ponieważ wydawałoby się tak na pierwszy rzut oka, że tu białe nie są się w stanie przebić, ale okazuje się, że jednak są. Więc bardzo, bardzo ważna rzecz, przełom pionkowy. Wydawałoby się, że nie da się zrobić wolnego pionka, okazuje się, że jednak się da. To w szachach właśnie lubię. Niby się nie da, ale jednak jak się pogłówkuje, to się da. Cóż, to już wszystko, co dla Was przygotowałem w tym nagraniu. O czym sobie powiedzieliśmy? Powiedzieliśmy sobie o realizacji przewagi, powiedzieliśmy sobie o polach kluczowych, powiedzieliśmy sobie o kwadracie pionka, powiedzieliśmy sobie o kwadracie dwóch pionków, powiedzieliśmy sobie o przełomie pionkowym. To są naprawdę takie podstawowe rzeczy na temat pionkówek, które absolutnie każdy szachista powinien wiedzieć. Mam nadzieję, że wiedza z tego nagrania da Wam naprawdę dużo punktów albo połówek punktów, czasem Wam się uda uratować remis. Natomiast jeżeli to nagranie Wam się podobało, jeżeli uważacie, że ta wiedza jest rzeczywiście przydatna, jeżeli chcielibyście widzieć kolejne nagrania, to teraz zasubskrybujcie kanał Chess.com Polska, żeby nie ominąć kolejnych nagrań, które pojawią się już niebawem. Natomiast to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć!